Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 25 sierpnia 2028. Minęła, jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Ja oczywiście za chwilę Państwu opowiem o tym, co jest w najnowszym tygodniku, ale chciałem zacząć od tego, że tak się troszkę nudzę, bo prawda jest taka, że no tutaj już wszyscy to albo są na urlopie, albo będą na urlopie, niektórzy jak ja, ale większość to już była i tak dalej. A w Warszawie to tak jest, jak jest ten sezon urlopowy, nudno. Dzisiaj była znowu awaria. Nieduża taka, ja wiem, no tam 6 dzielnic nie ma ciepłej wody. Po co im ciepła woda, jak jest lato, prawda? O godzinie 15:25 doszło do awarii w elektrociepłowni Żerań, poinformował burmistrz warszawskich Bielan pan Grzegorz Pietruczuk. W związku z tym wielu mieszkańców stolicy nie ma dostępu do bieżącej ciepłej wody. Awaria dotknęła mieszkańców Bielan, Pragi Północ, Pragi Południe, Białołęki, Targówka, Żoliborza. Trzeba było inaczej głosować. Ja nie będę pokazywał palcem, bo to też jest nudne właśnie, kto tutaj jest pechowy w tej stolicy. Proszę Państwa, jest wiele rozmaitych akcji społecznych, takich inicjatyw. Nie przyszło do głowy, żeby zrobić taką ogólnopolską akcję społeczną, polegającą na tym, że cały naród wysyła do więźnia paczkę. Do jednego konkretnego więźnia, do Sławomira N. Dlaczego? Dlatego, że w 2007 roku, w październiku, w drugiej połowie października, dokładnie 20 października 2007 roku, były wybory parlamentarne, które wygrała Platforma Obywatelska i wtedy po tej debacie telewizyjnej Donalda z premierem ówczesnym Jarosławem, Sławomir N., jako młody, dobrze zapowiadający się polityk, rzucił przed kamerami taką frazę: skopiemy im tyłki. Jak to się podobało w tym TVN-ie? No i jak wszyscy kreślili przed Sławkiem N., jaką piękną karierę mu przepowiadali. No skończyło się tak, jak się skończyło. Po 13 latach właśnie Sławomir N. bawi tam, gdzie bawi. I tak sobie myślę, że taka ogólnopolska społeczna akcja z tym wysyłaniem paczek do tego więźnia Sławomira N. mogłaby być całkiem na miejscu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no dodalibyśmy otuchy samemu Sławkowi, prawda? Nie, że jakieś frykasy w tej paczce. Tak, żeby mógł na pytanie tabloidu Sławomir N. odpowiedzieć, że w paczce były chlebki, obasa, papierosy, puszka mleka, na kartce dopisane słowa 3, ja kocham, czekam, z dopiskiem Donald, ale bez nazwiska, niech kombinują tam pod ceną, że może to się Trump tak lansuje przed wyborami. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, a właściwie na trzy aspekty tej akcji. Po pierwsze, wspieramy samego Sławka N. To już naprawdę nie są te czasy, że taki więzień to sobie może z mydła szachy wystrugać. Po drugie, pokazujemy, że my jesteśmy ponad podziałami, że potrafimy się wznieść ponad te partykularne polityczne interesy, że działamy wbrew tej doktrynie Neumana, że tylko swoich wspierać i tak dalej. I po trzecie, też ośmielamy innych, czyli na przykład marszałka Grodzkiego, Stanisława G., senatora. Pokazujemy im, że naród, jakby przyszło co do czego, będzie o nich pamiętał, że tam w tym więźniu jakoś im to zleci, a my zrobimy wszystko, żeby ich tam bieda nie ubodła. Pan Mariusz z Poznania. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór. Tak, słucham. Chciałem się powiedzieć na temat takie słowa, możecie, że... Możecie, przepraszam najmocniej, troszeczkę głosiej mi pana Mariusza zrobić, bo ja go słyszę, ale nie wiem, co mówi. Teraz? Halo? Tak, teraz już jest lepiej. Tak, słucham pana. Chciałem powiedzieć na taki temat, teraz jest modne, na temat tego, że mówi się, że słowo murzyn czy czarny jest obraźliwe dla, powiedzmy, dla czarnoskórych. Ja chciałem powiedzieć, że większość naszego społeczeństwa wychowała się na takich wierszykach typu Murzynek Bambo, czarny koleżka, i nigdy nikogo to nie obrażało i nie powinno obrażać.
uważam, że jeżeli kogoś to obraża, to powinien dostosować się, przyjeżdżając do Polski, to powinien się dostosować do tego, że przebywa w naszym kraju, gdzie słowo nie jest obraźliwe, gdzie słowo murzyn, gdzie słowo czarny jest normalnym słowem, gdzie po prostu po prostu to oni się powinni do tego dostosować. Jeżeli ktoś się obraża, no to obrażanie jest po prostu też niedojrzałe moim zdaniem, nie? Emocjonalnie. Więc. Druga sprawa jeszcze jest taka, że chciałbym może, żeby LGBT zostało zdelegalizowane jako organizacja szkodliwa dla kraju, jako organizacja skrajnie lewicowa, organizacja antypaństwowa, organizacja promująca już nie tyle nawet homoseksualizm, co po prostu dewiacje typu no, zmiana płci. Nie? To już jest dla mnie po prostu absurdnie, żeby nie można to mówić, kto jest kobietą, a kto mężczyzną, tylko używać jakichś tam dziwnych, górnolotnych. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Na temat Tuwima to już rozmawialiśmy, a o tym LGBT to pewnie jeszcze nam wiele godzin zejdzie. Proszę Państwa, co w tym tygodniku zgodnie z obietnicą? Tak wygląda okładka i proszę uprzejmie dobrze się przyjrzeć i zapamiętać, żeby jutro bez trudu w kiosku ją odnaleźć. Ten temat okładkowy jest bardzo, bardzo ważny, bo to jest temat o tym, jak niemieckie media niszczą dumę z Polski. Długi niemiecki Kulturkampf. Dlaczego z taką furią wpływowe niemieckie pismo Frankfurter Allgemeine Zeitung piórem Bawarczyka Stefana Lengsteda zaatakowało setną rocznicę Bitwy Warszawskiej? Dlaczego polskie ekspozytury niemiecko-szwajcarskich mediów Onet i Newsweek zrobiły to samo? Przyczyna jest oczywista, choć zrobiono wiele, byśmy jej nie rozumieli. W niemieckiej mentalności nadal głęboko tkwi poczucie misji kulturowej wobec Polski i Europy. Według Niemców wielowiekowa praca kulturowa Berlina nad Wisłą i Wartą przesądziła o przynależności tych ziem do wyższego pod względem kulturowym organizmu. W tej perspektywie odzyskanie przez Polskę niepodległości jest kulturowym regresem. Tak czytamy w artykule Piotra Grochmalskiego w najnowszym tygodniku. Pasjonująco rozpoczyna się, proszę Państwa, wstępniak naczelnego. Niesamowitą radość sprawiło mi oświadczenie niejakiego Margot, że jest kobietą, w związku z tym w areszcie powinien siedzieć razem z innymi kobietami. Chwilę po tej deklaracji zadzwonił do mnie nasz szef klubu warszawskiego Gazety Polskiej Adam Borowski, który swoje odsiedział w czasach komuny za obalenie ustroju. I z czym zadzwonił Adam Borowski, to proszę, żeby Państwo sami sprawdzili. Zaręczam, że jest ciekawie w tym wstępniaku naczelnego. Piotr Lisiewicz pisze o tym, jak Tusk wykańcza Platformę, a Budka i Schetyna siebie nawzajem. Jacek Lizieniewicz o wyborze nowego rzecznika praw obywatelskich. Tam jest taki myk, że jak nie będzie nowego rzecznika, to w dalszym ciągu pełniącym obowiązki jest Bodnar, w związku z czym Senat może blokować ten wybór tego nowego rzecznika. Tomasz Duklanowski w najnowszym tygodniku pisze o agresji Nitrasa. Grzegorz Wierzchołowski w swoim tekście ujawnia, jak układano się z reżimem Łukaszenki. Jest też tekst ważny właśnie Huberta Kowalskiego o tym, o czym przed chwilą mówił nasz widz Hubert Kowalski pisze, transdyktatura wywraca państwa do góry nogami. Zmiana płci to furtka do osiągania sukcesów sportowych. Korzysta z niej coraz więcej mężczyzn, którzy zaczynają rywalizację z kobietami. Z kolei skazańcy płci męskiej, którzy określają się jako kobiety, niekiedy zyskują możliwość przeniesienia do żeńskiego zakładu karnego. W niektórych państwach zachodnich, aby formalnie zmienić płeć, wystarczy deklaracja. Piękne czasy, prawda? No i jest jeszcze specjalny dodatek historyczny związany z cudem Solidarności, czyli z rocznicą, 40. rocznicą sierpniowych strajków. Pod redakcją Tomka Bysiaka też to polecam. Pan Marek się wykazuje ogromną cierpliwością, bo ja tak cały czas tutaj marudzę o tym, co w tygodniku, a pan Marek grzecznie czeka. Pan Marek, halo, dobry wieczór, jest z nami, tak? Dobry wieczór. Słucham, panie Marku. Panie redaktorze, chciałbym poruszyć taką sprawę.
z nocy z niedzieli na poniedziałek, to między 12 a 1 w nocy poniedziałek na antenie Radia Jedynka, Polskiego Radia, nie spodziewałem się, że z tego usłyszę. Jako wzór rodziny polskiej została przedstawiona rodzina pana Jarosława Iwaszkiewicza, byłego prezesa Związku Literatów Polskich. I przedstawione było, jak to za sukces on z tego, że miał dwie córki, miał 30 lat młodszego od siebie kochanka, robotnika, a żonie pozwalał na boty chodzić. Taka rodzina została przedstawiona jako wzór rodziny polskiej. Jest to straszne. Halo? Nie wiem, nie słyszałem, panie Marku. Ciężko jest mi się odnieść do tego. Nie słyszałem tej audycji. Nie wiem, jak to, chodzi jak mi to zostało. O to, że była audycja w radiu polskim w pierwszym programie, w Jedynce. Z niedzieli na poniedziałek, między 12 a 1 w nocy. I jako wzór rodziny polskiej została rodzina Iwaszkiewicza przedstawiona. Pan już nam powiedział. Ja mówię tylko, że nie słyszałem tej audycji, więc ciężko mi będzie się do tego odnosić. No, jako przedstawienie... Ale wie pan, ale co to za wzór? Ma dwie córki, kochanka, mężczyznę, robotnika o 30 lat od siebie młodszego, żonę puszczalską i teraz jego córka jedna ujawniła listy jego miłosne do tego faceta. I to ma być wzór rodziny polskiej. Taka audycja idzie w polskim radiu w Jedynce. Panie Marku, jest to straszne. Jeżeli pan oczekuje ode mnie jakiegoś komentarza w tej sprawie, to ja mogę powiedzieć z czystym sumieniem, nie słuchając, jeszcze raz podkreślam, tej audycji, że ja bym uznał taką ideę, żeby rodzinę akurat Jarosława Iwaszkiewicza prezentować jako wzór do naśladowania, za bardzo ryzykowny pomysł, tak powiem delikatnie. Tak jest. I tyle. A jeszcze mam jedną prośbę, panie redaktorze. Czy pan ma możliwość tą audycję gdzieś ściągnąć i posłuchać, co tam było mówione? Tam był pan Kowalski, ale nie ten Kowalski, co się zajmuje operą, operetką i piosenkami, to jakiś inny pan Kowalski był jako zaproszony, też jako wzorzec, który to popierał. No jest to naprawdę było tak, że aż mi włosy na głowie stawały, jak w polskim radiu coś takiego, taka audycja może się ukazać. Jako reportaż wykonany przez dziennikarkę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, pozdrawiam. No pewnie, że jest taka możliwość, że to się da odsłuchać. Nic nie ginie w przyrodzie i może rzeczywiście należałoby to zrobić, tylko że tak jak mówię, no, cała sprawa jest tak żałośnie to wszystko brzmi, że ciężko to komentować. No, albo to wynika z czyjejś głębokiej niewiedzy, albo jest to po prostu prowokacja i tyle. No. Inaczej się tego wytłumaczyć nie da. Rodzina Jarosława Iwaszkiewicza nie może być przykładem na wzorzec Sewry, jeżeli chodzi o stosunki między małżonkami i nie tylko. Proszę państwa, Najsztub ciężko pracuje, pan redaktor. Piotr Najsztub, na pewno państwo kojarzą. Fakty są takie, że podający się za kobietę Michał Esz został zatrzymany za napaść fizyczną na drugiego człowieka i za uszkodzenie mienia i za to mu grozi 5 lat. Tymczasowe aresztowanie nastąpiło między innymi w związku z tym, że Michał Esz podał jako adres kontaktowy adres swojego obrońcy. No i teraz co z tymi faktami robi pan redaktor Piotr Najsztub a propos radia, bo pan Marek wspominał o Jedynce, akurat to jest inne radio, Radio Tok FM. Dzisiaj w Radio Tok FM Piotr Najsztub stwierdził, że aktywista LGBT został zatrzymany tak jak opozycjoniści w PRL-u. Według Piotra Najsztuba Michała Esz
można określić właśnie mianem więźnia politycznego. Moim zdaniem to jest tak jak w PRL, kiedy część osób z opozycji była skazywana za wybryki chuligańskie, choć związane z działalnością opozycyjną, i w ten sposób można było mówić, że w Polsce nie ma więźniów politycznych. No i tak w najlepsze sobie trwa to rozmywanie odpowiedzialności aktywisty LGBT. Ci obrońcy tej Margo albo tego Michała Esz, to jak kto woli, sięgają po coraz bardziej absurdalne argumenty. Przy okazji pokazują, ile dla nich jest warta prawda i fakty. Jak coś jest nie po ich myśli, to tym gorzej dla faktów. Ta manipulacja nie będzie miała, proszę państwa, końca. Zwracam tylko uwagę na to, że tam się skrzętnie pomija to, że mieliśmy do czynienia z napaścią fizyczną na drugiego człowieka. Jeżeli oni o czymś w tej sprawie mówią, to o tym, że została zaatakowana ta ciężarówka, czyli że nastąpiło uszkodzenie mienia, natomiast nie wspominają o tym ataku na drugiego człowieka, bo to byłoby dla nich właśnie bardzo, bardzo niewygodne. Dzisiaj też przeczytałem taką informację o Bolku, która we mnie wywołała pewne wspomnienie. Lech Wałęsa raz w roku odwiedza małą rodzinną wieś Popowo. Jest ona położona w województwie kujawsko-pomorskim. Tu w 1943 roku urodził się Lech Wałęsa. Gdy miał 13 lat, wyjechał z Popowa. Dzisiaj z jego rodzinnego domu zostały już tylko ruiny. Dziennikarze Faktu postanowili sprawdzić, jak mieszkańcy rodzinnej wsi wspominają Lecha Wałęsę. No i tak delikatnie mówiąc, nie są bardzo dumni z prezydenta byłego. Po tym, jak wyszła sprawa z Bolkiem, gdy przyjechał do Popowa, ludzie obrzucili go pomidorami. W wyborach prezydenckich miał najniższą frekwencję w swojej rodzinnej wsi, tak powiedziała Faktowi pani Teresa. Sam prezydent, były prezydent, niechętnie wspomina rodzinne strony, jeździ tam tylko raz w roku. Pan Wałęsa przyjeżdża tu raz w roku na wszystkich świętych do rodziców, tak mówi mieszkanka pobliskiego Sobowa. A mnie się przypomniała taka scena, kto wie, czy nie najważniejsza scena z filmu dokumentalnego ostatnich kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o polskie filmy dokumentalne. Z filmu dokumentalnego Grzegorza Brauna, plusy dodatnie, plusy ujemne. Kiedy Grzegorz Braun pokazuje te kopie donosów Bolkowi, Bolek to drze i tam krzyczy do Brauna. Tak sobie pomyślałem, jakie to życie jest przewrotne. W jakim miejscu są dzisiaj ci obaj protagoniści, i ten Bolek, i ten Braun. No Bolek wiadomo. Bolek będzie szedł w zaparte do końca i nigdy nie przyzna. Natomiast Braun z tymi debilizmami, które on opowiada, o panu pośle Grzegorzu, szczęść Boże Braunie mówię, który z mównicy sejmowej naprawdę farmazony gada, jeżeli chodzi o tego koronawirusa. Pani Dominika z Katowic jest z nami, tak? Kłaniam się pani Dominiko. Dobry wieczór. Ojej, dobry wieczór. Ja już piąty czy szósty raz do państwa dzwonię. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam pana kombatantka i słuchaczy. Chciałabym porozmawiać, może to jest wyświechtany problematyka, ale chciałabym porozmawiać o LGBT, bo to jest jednak paląca sprawa w Polsce. Mi się wydaje, proszę pana, że jesteście bardzo zbyt mało, bardzo niekonsekwentni, proszę pana. Oni naprawdę idą w natarciu, bo wie pan, co ja powiem. Ale w czym my jesteśmy niekonsekwentni, pani Dominiko? Dlatego, że jesteście, nie chodzi tutaj o to, żeby krytykować was, tylko że po prostu jesteście mniej radykalni. Zauważyłam to, że na przykład pan prezydent jedynie co zrobił, to położył krzyż na
wieniec na krzyżu i nic więcej, ale nie ma na przykład czegoś takiego jak zdolnych organizacji, które powinny wychodzić na ulicę, proszę pana, księża, czy ludzie związani, na przykład aktorzy, którzy są związani na przykład z kulturą chrześcijańską, na przykład, którzy identyfikują się na przykład z moim poglądem na przykład. I proszę pana, no niepilnowane są kościoły, niepilnowane są krzyże. Ja teraz niedawno się dowiedziałam, proszę pana, że gdzieś w Zakopanem jakiś z LGBT powiesił krzyż gdzieś na Zakopanem, powiesił flagę tęczową i dopiero jakiś alpinista zdjął dopiero tą flagę. No to jest po prostu skandal. Oni idą naprawdę w natarciu. Ja miałam przykład niedawno, bo tutaj mieszkam w Katowicach i poszłam sobie do parku. Oni są wszędzie, proszę państwa, wszędzie. I szła taka kobieta z dzieckiem i jakiś LGBTysta z tą flagą swoją, prawda, przeszedł i zaczął szturchać tą starszą kobietę z tym dzieckiem i wyzywać ją, że jest rasistką. No kurczę, szkoda, że nie wyjęłam sobie komórki i tego nie nagrałam. Ludzie dopiero później zareagowali, kiedy on uciekał po prostu. No to jest coś żenującego. Oni podżegają, proszę pana, do nienawiści i coś powinniście z tym zrobić, proszę państwa, bo to jest bardzo niebezpieczne. A po drugie, proszę państwa, no teraz niedawno widziałam z tych emigrantów, to też jest druga sprawa bardzo paląca i uważam, że powinniśmy się jednak trzymać wszyscy razem, bo to jest coraz więcej tych emigrantów, przyjeżdża tam na tą, nie tylko Lampedusa, ale przedostają się nawet przez kanał tam, gdzie Francja i Anglia jest. I tam dochodzi do coraz większych przepychanek z tymi uchodźcami. Pozdrawiam ślicznie i dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do widzenia. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie pani Dominiko. Nie mam takiego wrażenia, żeby było tak, jak pani mówi, ale... Ale każdy z nas ma prawo do własnego zdania i własnego oglądu tej sytuacji. Mnie się nie wydaje, żebyśmy o tym mówili za mało i tak dalej. To też jest tak w psychologii, że jak się dużo mówi o wąsatych, to potem wielu się tych wąsatych widzi. A niekoniecznie, że wszyscy mamy wąsy. To, o czym pani mówiła, że ten miły dżentelmen w parku zaatakował tę starszą panią, to jest coś, co się nadaje do zupełnie normalnej interwencji odpowiednich służb. Ja nie wiem do końca, co tam się wydarzyło, co pani nam chciała powiedzieć, ale tak to odebrałem, tak to zrozumiałem. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu za dzisiaj. Kłaniam się, pozdrawiam. Miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.